No to witam was bardzo serdecznie na zajęciach z hołu. Mam nadzieję, że macie swoją indeksy, bo na koniec zajęcia wam podpiszę obecność na hasłach. I na początek wam pokażę parę węzłów, ale nauczymy się tylko kilku, z racji tego, że nie mamy na tyle czasu, żeby się nauczyć węzłów. No, niektóre są bardzo proste, niektóre są bardziej skomplikowane, ale generalnie no, każdy harcerz powinien znać przynajmniej te kilka podstawowych. No to na razie wam pokażę i opowiem zastosowanie tych węzłów. To pierwszym z nich jest ósemka. Ósemka wygląda tak. I to jest węzeł, który służy do tego, żeby nie wiązać na supełek, tylko żeby właśnie związać ósemkę i wtedy lina się im mniej ściera, nie ślizga i w ogóle jest to bardziej wygodne. Następny to jest węzeł płaski. Węzeł płaski służy do złączenia dwóch lin, tylko muszą być one jednakowej grubości. Ale no my się nauczymy tutaj wiązać węzeł płaski na dwóch końcach jednej liny, no bo tak też można. I węzeł płaski wygląda tak, to jest węzeł płaski, więc jeżeli będziecie chcieli kiedyś złączyć linę, która będzie jednakowej grubości, to możecie zastosować właśnie węzeł płaski. Węzeł ratowniczy, no to jak sama nazwa wskazuje, służy on do tego, że jeżeli ktoś wypadnie powiedzmy za bortem na statku, no to zrzucają mu wtedy taką linę i on jedną ręką trzyma linę, a drugą ręką wiąże węzeł. I wygląda on w ten sposób. No i potem on się charakteryzuje tym, że poszła. Że ten supeł, który tutaj jest, on jest nieprzesuwny w ogóle w żaden sposób, więc tak jak go zawiążecie, tak on was będzie trzymał, dlatego najlepiej zrobić go jak najbliżej ciała. Ale też, żeby jakoś specjalnie nie ściskał. Węzeł kapitański to jest węzeł, który jest węzłem ozdobnym, aczkolwiek jak są jacyś młodzi żeglarze na statku, no to oni mają taką zabawę, że używają go jako kajdanki, bo jak można zauważyć, jeżeli ktoś tu włoży ręce i można to uregulować, jeżeli się mocniej zaciśnie w ten sposób, że tutaj się zwiąże i się przeplecie tu, to wtedy się tworzą takie kajdanki, z których ciężko po prostu się wydostać, no ale tak to można łatwo właśnie wydostać się z tego, bo on się rozwiązuje za pociągnięciem po prostu dwóch końców. Róża topowa to też jest węzeł ozdobny. Pokażę wam tylko, jak on wygląda, bo jego się chyba raczej nie będziemy uczyć, z racji tego, że no wiem, jak było z zeszłymi patrolami i po prostu ciężko się go tam nauczyć. Ale wygląda on w ten sposób i no jest węzłem ozdobnym, ale też służy on czasem awaryjnie na statku do masztu, na przykład, bo jak widzicie, są tutaj takie pętelki, w które można tam przymocować coś. No i beczka. No to beczka jest również węzłem ozdobnym. Jego się bardzo łatwo wiąże. Po prostu się oplata linę. Ile razy, powiedzmy, na ile razy nam starczy linki. Przeplatamy tu. I zaciskamy. No i wychodzi nam taka beczka. Coś tutaj pomieszałam. A nie, jest dobrze. To jest taka podstawowa beczka, no bo są różne rodzaje po prostu i różnie się wiąże. No i jeszcze są szelki ratownicze, ale to się robi na podstawie węzła ratowniczego. Po prostu się wiąże węzeł ratowniczy, się przeplata z tyłu i są takie do wspinaczki po prostu asekuracyjne. Dobra, no to jak już wiecie, jaki węzeł wygląda, teraz weźcie linę i pokażę wam po kolei, jak się wiąże jaki węzeł. Ósemka to jest bardzo prosty węzeł. Bierze się go w ten sposób. Robi się pętelkę.
tutaj się przyplata linę dookoła i wkłada się w środek i się zaciska. No, spróbuj jeszcze raz, bo coś ci musiałaś tam. Musisz mieć linę na zewnątrz, tą, którą przyplatasz. Jak robisz pętelkę, to ona musi być tutaj, tak wiesz. Super. Więc jeżeli każdy już, no bo możecie sobie jeszcze sami spróbować, ale to jest ten, no prosty węzeł, to i tak do niego wrócimy jeszcze potem. Następny węzeł to jest węzeł płaski, to jest ten do łączenia lin. No on jest, też jest prosty, aczkolwiek bardziej skomplikowany niż ósemka. Patrz, że tak wsiądę. I robimy tak. Prawa lina na lewą, w ten sposób. Zostawcie sobie większe końcówki, żeby potem móc dokończyć węzeł. I teraz tak, ta, która jest na zewnątrz tutaj, czyli o ta, przeplatamy ją w ten sposób, żeby po prostu raz dookoła liny. Potem krzyżujemy w ten sposób, że prawy jest pod lewym. I lewy wkładamy w ten sposób tutaj do środka i zaciskamy. Musicie pociągnąć za cztery liny w jednym momencie. Pokaż? Super, Olivia. Cześć, dzik. Musisz coś spróbować jeszcze raz. Dobra, to pokażę jeszcze raz. A potem nie, bo kiedyś tak zrobiłem płaski. No da się jakoś rękami, no. Dojdź, tak pokazywałaś na punkcie kiedyś ręce, nie? Żeby zrobić pętelki. Tak, dobrze. I rozłóż ręce. I tak się mają zrobić. Czekajcie. Tak. I patrzcie, jak rozkładacie linę, widzicie? Mają się, tutaj musicie sobie utrzymać te pętelki, które się robią. Nie, jak Oliwia, jak przekręcasz, to nie rób rąk tak. Tylko po prostu. Tylko cały czas prosto je trzymaj. A zrób sobie większą przerwę pomiędzy, no, pomiędzy jedną a drugą ręką. I teraz tylko, tak. Tak zrób. I teraz, o, dobrze. I teraz trzymasz, o tak. I ci się zrobiły pętelki. W ten sposób. No jak mamy te pętelki, to robimy tak. Nakładamy prawą na lewą. I tak. Tą prawą ciągniemy tutaj od dołu, a tą ciągniemy do góry tu i zaciskamy. No i tu. Ty bardzo skomplikowanie to wszystko pokazywałaś. No, spróbuj jeszcze raz, Oliwka. Zróbmy od początku. Ósemka, płaski i kapitański. To. Ósemka. Teraz płaski. Tu, prawa na lewy. Oplatamy. Prawym. No tym, co. No teraz już on jest jakby lewy, no nie? Ten co jest z wierzchu. Oplatamy tym, co jest z wierzchu. Jeszcze raz. I teraz w ten sposób krzyżujemy, że lewy jest na wierzchu. I wkładamy go do środka. I zaciągamy za równocześnie 4 liny. Super. To chyba mi coś nie wyszło. Lewy do środka. Nie, bo ja chyba dałam prawie do środka. Już nie wiem. Ale też ci dobrze wyszło. Zdrowie. W koszulkę. Dobrze było, tylko źle zacisnęłaś. A potem jaki? To kapitański, ten co był przed chwilą. Dobra, wszystkie wychodzi? Nie. Czekaj, dobra.
ręka, prawa na lewą, krzyżujesz, pomyłki, prawa ten. Ale tą ręką. Dobrze. No teraz dobrze. A to masz jakby się tutaj? Tak, tak, to ma tak się w ten sposób. Myślałem, że się wrócić. Dobra, to teraz kontynuujemy węzłem ratowniczym, który wiążemy na sobie. To nie mam do zamiaru, to już mam się nazywa. Tak właśnie jeszcze wam powiem, że tak prawidłowo wiąże się go trzema palcami. Ale ja tego nie potrafię zrobić trzema palcami. Trzema? Tak, w ten sposób, że tu, bo nie możesz włożyć całej ręki tu. Ale ja was na początek nauczę, jak się wkłada całą rękę, z całą ręką, żeby było łatwiej po prostu. A potem jak już się szybko ta, no jestem na etapie uczenia się wiązania z trzema rękami, trzema palcami. Ale jeszcze mi to nie wychodzi, dlatego pokażę wam normalnie. No to tak. Robimy tak. Tak w ten sposób krzyżujemy ręce, że prawa lina jest na lewej, ale prawa ręka jest pod lewą. Yes. Zgubiłam się już. O tak, w ten sposób. Zobaczcie, jak ja mam to zrobione. Wkładasz tą dziurkę. Czyli lewa nad prawą ręką, a prawa lina dobrze. Nad lewą ręką. Tak. Znaczy nad linką. Tak. No. Tak trzymamy. Tylko i tak, w lewej ręce ta dłuższa lina, czyli tutaj sobie musisz przyciągnąć i teraz skrzyżuj. Jezus? I trzymaj sobie najlepiej za końcówkę tutaj, żeby ci było łatwiej. No i teraz robimy tak. Jak już mamy tak skrzyżowane, to prawą ręką wchodzimy do tego trójkąta tutaj, całym nadgarstkiem, tak żeby był opleciony. W ten sposób. Jezu, zastanawiam się. Mam to wyciągnąć teraz na czekaj, może za długą tak? linę. Weź jeszcze raz, dobra? Tak? Sobie, że... No, to trzymasz, dobra. I teraz... O, w ten sposób. I teraz tak, zrób tak, że prawa na lewą. Tutaj prawą ręką trzymaj. Prawą, tą drugą. Mhm. A tą trzymaj tak. Czekaj, jeszcze o tu. I teraz tą ręką wejdź tutaj do środka, do tego trójkąta. A to sobie możesz przesunąć tu. I masz, i dobrze. I tak na razie jesteśmy na tym etapie. I teraz tak. Tą prawą ręką podkładamy tutaj linę. Pod linę, co? Znaczy. To. Jak w prawej ręce, właśnie, to co włożyliśmy w ten. To co trzymamy w prawej. I robimy, i teraz się przypatrzcie. To co tutaj jest, no nie, to co włożyliśmy pod spód, wkładamy tutaj do tej pętelki, wyciągając jednocześnie rękę, tylko nic nie zaciskajcie jeszcze. Wyciągnijcie rękę. Tak, i wyciągnijcie rękę. Jeszcze poczekamy na oliwkę. I teraz tak. Trzymajcie za tą krótką, a ciągnijcie tylko za tą długą. Chyba mi nie wyszło. Zrobiłaś płaski. Nie rozumiem, jak trzymać. No, nieważne, na razie się nauczy ręką. Które ręce ma być krótsze? W prawej czy w lewej? W prawej, tak? W lewej ma być dłuższe, w prawej ma być krótsze. I teraz tak, robimy tak. Pod spód musisz dać tę rękę. Mhm. Tak. Prawą ręką wchodzimy do tego trójkącika. Całą. I tą linę przesuwacie. Jeszcze raz. Tak. Tak, w ten sposób. Po prostu krzyżujesz, dobrze. I prawą ręką wchodzisz całą do tego trójkąta. Nie, od spodu, Klaudia. Prawą. Nie. A nie, czekaj, ty masz jest tak? Tak. Nie, tak. I tą linę musisz... I teraz prawą ręką tutaj wchodzisz całą i oplatasz sobie nadgarstek. I to sobie przesuń. I w ogóle tą dłuższą linę sobie przesuwajcie na lewo. Na lewo. Na lewo. I teraz tak. Od spodu oliwka musisz włożyć tą rękę. O tak. Strasznie. Wróciłeś mnie na dwa. I teraz tak. W ten sposób dajemy linę pod to. I wchodzimy tutaj do pętelki, wyciągając ręce. Tą krótszą czy dłuższą? Tą krótszą wkładamy. Mhm. Do pętelki, wyciągając rękę. I trzymamy za krótką. O teraz już mi w ogóle kisnie. Trzymamy za krótką
i ciągniemy za długo. A ty jeszcze mam rękę. No to wyciągnij. O nie! Ale tam nie włożyłaś. Nie włożyłaś do pętelki. Prawie na lewo. Tak, w ten sposób wszyscy mają linię. Dobrze? Tak. Prawą rękę musisz mieć tu. Yes! To jest... Udało mi się! Pod spodem musisz mieć prawą rękę. Tylko, że nad liną. Kamila, trochę... Tu włóż prawą rękę. Tu włóż prawą rękę. No i teraz tak. Tą prawą rękę wkładasz tu do tego trójkąta całą. I w ten sposób. I tą lewą sobie przesuń. Lewą rękę. Przesuń sobie z liną na lewo. I teraz wkładasz to pod spód. To. Prawa ręka. Prawa ręka. Prawa ręka, Klaudia. Tutaj. I ten sam koniec. Tą końcówkę właśnie, co przeplotłaś, wkładasz tutaj, wyciągając rękę. Tam, gdzie masz nadgarstek. I teraz trzymasz za to. Za krótko. No i dobrze. A ty jesteś na etapie nadgarstka. Ja jestem na etapie nadgarstka, bo dalej nie pójdę. No to pod spód. Teraz się ujakuje. I tym do środka. Tylko, że masz za długą linę, no ale nieważne. No właśnie. Tym do środka. Tu. Tylko, że wyciągać się linę stąd. Bo musi być opleciona. I wyłóż rękę. I teraz... Jezus. No. I teraz to, za to trzymasz, a za to ciągniesz. Wiesz? Noga, uratowałobyś coś... się. No kurczę, no, godzinę później. Coś, musisz mieć krótszą tą... Dokładnie. Kurczałabym zrobiła, idzie kurczę. Dobra, to teraz wszyscy rozumieją, tak? Tak. Chcecie jeszcze raz spróbować tak. Same? Nie. Tak. Same nie. To spróbujcie. Spodem. I do pętelki. Już. Pod spodem. I do pętelki wyciągasz rękę. Wyciągasz rękę. Zaciągasz. O, tak jest? No. Tak. Patrzcie. Musicie pamiętać przede wszystkim, że zaczyna się go od spodu. Bo jak zaczniecie od góry, to wam nie wyjdzie. Więc zaczynamy od spodu i robimy tak, w ten sposób. Teraz tutaj, od prawej strony oplatamy i znowu jeszcze raz oplatamy barierkę, z tym, że już w tym momencie od góry. I jedyne, co nam pozostaje, to od prawej strony zawiązać dwa supełki. O, w ten sposób. I tak wygląda węzeł cumowy. I no, jest mocny, solidny, nie rozwiąże się. Nie ściera liny tak bardzo. Jeszcze raz pokazać? Mhm. Dobra. Zaczynamy od spodu. Mamy tak. Tutaj idziemy na prawą stronę. Oplatamy jeszcze raz. I mamy coś takiego. I wiążemy dwa supełki. Jeden. I drugi. I tyle. Tak wygląda ten zamknięty. Tutaj macie jeszcze z drugiej strony barierkę, więc możecie sobie spróbować tam. A ja już wam tu robię miejsce. Dawaj, teraz co? Mogę cię tutaj po prostu na... poprawić. Tu na prawo. Tak, tu jest prawo. Od prawej. Zaczęłaś od góry. Musisz zacząć od dołu. Teraz im pokaż. Ha! To się nie umiem. Uczę. Uczę. Dałaś pod spód? Tak. Tak. Uczy. Chodź, pokażę ci. Oj. Pokaż. Pokaż mi, jak to robisz. Tutaj już źle robisz. Od tej strony. Widzę. Nie, zobacz.
Jak przekładasz linę, to tej nie ruszasz w ogóle, wiążesz tylko tą. Trzymaj. Dobry? Węzły? Dobry. Tak. Super. Czekaj. Nie, nie, nie. Wyblinka? Proszę? Wyblinka? Cumowy. Cumowy. Zobacz. Od spodu zaczynasz. I masz tak, no nie? I teraz tak, idziesz tu pod spód i oplatasz jeszcze raz. I teraz robisz tylko dwa guziołki. Jeden i taki sam drugi. Zostaw sobie więcej linii, żebyś miała na guziołku potem. Teraz do góry. Tak. I dwa guziołki od prawej strony. Od prawej do prawej. Teraz to zaciskasz. O, widzisz? I masz tam. Dobra, to wiesz sobie linę. To teraz zrobimy wszystkie od nowa, oprócz cumowego, dobra, żeby już nie iść do barierki. No tak, najpierw ósemka. No już idzie twoje potem. No poczekałem chwilę. No nie chciałem się różnić. To się nauczyć, tak, bo tak. 5 minut, albo nawet 10. Dobra, to teraz płaski. A ósemkę zrobiliśmy? Tak. Ósemka, teraz płaski. Ej, dobra. Idź do lasu. Tutaj się już gubię. No mam źle. Czekaj, czekaj, tu prawie na lewą, tak? Pod spodem. Tak? Mhm. Czekaj. Raz i dwa. Nie, to raz. 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 Teraz ten na wierzch i wkładasz ten. A, bo oni nie poszli na punkt, tylko robią wirka. Dobrze. Tak, dobrze. I tyle. Tak. Dobra. To potem był kapitański. Kapitański, no. Czyli kajdanki. Lewa na prawo? Prawa na lewą. Tak? Tak, dobrze. Dobrze. Robić zdjęcie? Dobrze. Nie no dobra. Musisz zobaczyć, co się do tego momentu. Boję się, że szalę. Okay. Ej, ale właśnie masz, już ogarnęłam. Czekaj, zrób jeszcze raz pętelki, bo mamy jeszcze ślema. Prawa na lewą i teraz tak. Ten ciągniesz od góry. Od góry ten, od góry. A ten drugi od dołu. Patrz, będzie. Dobrze zrobiłam. Dobra. Kolejny jest węzeł ratowniczy. Nie jest taki trudny, jak się ogarnę. Nie, no węzły są proste generalnie, takie podstawowe, to... Tak. Musisz sobie zostawić. Krótsza lina, pamiętajcie, krótsza lina po prawej stronie. Jedną ręką tak ciężko. Tak, prawa na lewą. Lina. W ten sposób. Tylko musisz mieć. Pamiętaj, że musisz mieć. Wchodzimy do środka całą ręką. Wkładamy pod spód linę. I wchodzimy nią do pętelki, zaciskając jednocześnie długą linę. Dobrze. I pod spód, Klaudia. Te zajęcia mogą być dłuższe. Nie tak. Tu. Dobrze. Dobra. No to cumowy już robiliście, no to teraz jak mam obiecam, no to pokażę wam, jak się robi z tą rurą. Jeszcze... Lina, to Lina. Ty jeszcze i Kamil. Umiem.
To macie tu dwie. Jedna i druga. Słuchajcie, teraz jesteście dwoma patronami, które ze sobą rywalizują. Macie 20 minut na to, żeby się wykazać i pokazać, kto z was jest lepszy. Tutaj będziecie pokazywać swoje umiejętności zdobycia na zajęciach z węzłów. Dlatego tak, ja mam dla was karteczki. Wysiądźcie sobie tak osobno, tak żeby na przykład jedna grupa siedziała tam, druga tam. Macie dwie jedenastki, tak w pokój. Tutaj, no, tutaj, o tu, tutaj. Kamila, ja wygrałam. Super. Dobra, słuchajcie, bo... Słuchajcie, sprawa wygląda tak, jeżeli utknie jedna osoba, utknie cała drużyna. Macie kartkę z po kolei napisane, możecie sobie pomagać nawzajem, ale macie kartkę z napisanymi węzłami, jakie macie zrobić po kolei. Jeżeli skończycie jeden węzeł, mówicie mi, ja każdemu sprawdzam i przechodzimy dalej. Okay? I dopiero przechodzicie do następnego. Mhm. Róża topowa jest to węzeł z gwiazdką. Jeżeli, któremuś to już nie musi zrobić cała drużyna, jeżeli zrobicie wszystkie inne w te 20 minut, zrobicie różę topową, dostajecie punkt ekstra. Mhm. Uwaga! Wszyscy rozumieją zadanie? Tak. Proszę. To jest nasze. I tak. Jak mam, czekaj, robi to... Po kolei jak jest napisane. I mamy sobie wybrać, kto... Nie, po kolei. Najpierw robicie ósemkę, robi cała drużyna, sprawdzam. Zrobimy? Potem robicie płaski, o, sprawdzam i tak dalej. Dobra. Uwaga, teraz... czas, start. Ósemka, najpierw już. Ósemka. Cała drużyna musi zrobić. Wiem. A no, tylko dwa razy i teraz bierzesz to od kondura. To? Tak, dobra. Dobra, jest ósemka, kolejna. Wow. No, ja już też mam. No, trochę chyba za dużo. Dobra, dawaj, dawaj. Tu nie jest ósemka. Nie, jeszcze raz, za mało razy zawinąłeś. Szybko, szybko, szybko. Nie od tych. Tak. Teraz mamy od raz. No i bierzesz tą. Dobra. 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 Dalej, ale każdy ma zrobić swój. Dobra. Dobra, Magda. Już. Ja nie wiem, czy ja go robię dobrze. Dawaj. Oj, wszyscy jeszcze raz. Już? Do mnie pokazują. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Czekaj. Raz. Dobrze. Się robi tak. Płaski. Płaski. Czyli łączymy dwa końce. Jak? Dwa nie, to końce. Nie jest płaski. Pamiętacie to? A. Lalo, tak jak zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Aha, tak. Nie wiem, girl. Tak. Jak? Nie, Tak? Nie słuchaj. O, tak. O, tak, dobra. O, dobra. Nie, w złą stronę było. Okay. Jeszcze raz. Dobra? Dobra? Dobrze? Dobrze, tylko jeszcze jeden, no. Zaciśnij trochę mnie. Dobrze jest. Okay. Teraz tak. O, tak. Tylko jeszcze jedno. No, nie, w złą stronę robisz to drugie. Tylko jedno sobie rozplącz i zrób po drugą stronę. Tak? Albo pokażesz mu rozwiązanie, że ratownicy najfajniejsi. No, tak, jest dobrze, tylko dobrze jest. No dobrze było. Tak. Czekaj. No nie jest dobrze, właśnie. Właśnie nam. Co ty robisz, Seb? No, patrz. Bierzesz tak. Prawy na lewy. Prawy na lewy, pod spodem. I teraz ale oni ósemki. Lewy na prawe. Jako ósemki. I zaciskasz mocno. Już? Wszyscy mają? Jeszcze nie. No lewy na prawy. Prawy na lewy, no. Nie rób za niego, tylko wyłów. Prawy na lewy. Tak, prawy na lewy. No. Tak. Yes. Tak. Wyciągasz odrobinę, nie? I robisz znowu prawy na lewy. Chyba, tak. No i spróbuj zaciśnij. Nie, zaciśnij. Tak. No nie uda mi się. No. Nie. Nie poszło. No to właśnie o to... Tak. No i teraz. I znowu jest źle. Jakie dobrze? Nie wiem, jak on to dobrze jest. Dobra, Magda, już. Chyba.
tuliła? Nie, przyrzedziała. Nie. Tutaj? Kolega zrobił? Tak. Teraz tak. Trzymacie za prawą rękę. Płaski widziałam. Chcę to samo cały czas. No seba! Nie, no musisz poczekać, aż skończy cała drużyna. Dobra. Musisz zrobić to tak, na odwrót na uszy. Żeby tutaj, to musisz pod spodem. I tą pętelkę będzie masz rękę. Dobra, wreszcie. Zaciągnij. Magda! Magda! Mam, ale ja właśnie rozwinąłem. To zabierz jeszcze raz szybko. Dobrze. Ja miałam dobrze, zrozumiałaś, nie? To nie jest dobrze. Tak. Nie jest dobrze. Dobrze. Trzymaj. Dobrze, dobrze jest, tylko jest było tam. To zaciągnijcie dobrze. Tak, tu, no, kurzyłam się, zrobimy jeszcze raz. Proszę. Dobra, dobra. Idzie dalej. Jaki? Ratowniczy. Tu ja pamiętam. To było prawo na lewo? Tak, 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 tak. Tak, tak. Dobrze, prawą rękę tutaj, w tą dziurę. Nie tu, tu, pomiędzy liną a tą. Na dół, nie tu. W trójkąt musisz włożyć rękę, tu w trójkąt. Ten trójkąt, co ty się tu otworzył. I teraz przewijasz pod... nie. Nad liną. Tylko ja rozwinę. I nad liną. Patrz, o tak. I przyciągasz tą końcówkę tam, gdzie masz tak, rękę. Tak. No, i jest to, okej. To, jak? To jest dobrze? Pokaż. Zaciśnij. Tylko nie tym zaciskasz, tym zaciskasz. Jedną. Tą końcówką liny zaciśnij. Dobrze. Nie, ty masz to chyba... O, jest dobrze. Jeszcze raz. Dobra. Od początku. Jest dobrze? Czyli tak. Chyba. Tak. No. I teraz jest tak. Nad. No, pod i nad. Pod. Najpierw pod. Najpierw pod. Najpierw pod. Tak. Najpierw pod. No. Nad i bierzesz końcówkę i przeciągasz przez rękę. Teraz podem. O, zaciągnij dłuższy koniec. Tak. Zaciągaj za dłuższy koniec. Tak. Tutaj i to przeciągasz. Przez tą dziwę rękę. Tylko wyciągasz jak rękę. To zaciągniesz. Trzymaj, stój. No, tylko zaciągasz ten. Jest dobrze. Trzeba próbować. Mamy! No, już mamy. Maziu, nie pierwszy. Dobrze, 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 dobra, róbcie dalej. Dobra, kapitański, pamiętacie tą kubelkę? Ja pamiętałem, nie za bardzo. Teraz robimy. I drugi, tak samo, dobra, koniec, ja już zdążyłam. Tak? Ja też. Tak? No, tylko musisz mieć dwie pętelki, musisz je wiedzieć. Tak. Dobrze? Tak. I co było dalej? Było tak, okay. Musisz mieć tak. Tak. Jak masz te dwie pętelki, no, to musisz mieć je tak dobrze? Widoczne. Dobrze. I tą bierzesz tu i zaciągasz, okej? Okay? Dobra. No, to teraz to pokażę, jak ty umiesz, to pokażę. Zrobione. Wołajcie mnie za to. Tu, a tu. Tu i... No i ciągniesz to za to, a tu ten. Ja już skończyłem. No i zaciągasz. A, uwaga, bo kupię. Aga, pięknie. Okej. Okay. Chyba. Dobra, macie. Dobra. Dobra. A tu, a ta na górę, tak? Dobra, super. Okej. Okay. Masz? Pokaż. Patrz, jedna pętelka idzie ci spod spodu. O, tu idzie spod spodu i druga pętelka też idzie spod spodu. One nachodzą jedna na drugą i teraz tą przekładasz pod spodem, a tą ciągniesz do góry i ciągnij. Za to i za to. Magda, no, on tu był. Magda, kapitańskie. Dobra. No, wiesz, tak na tak. I tylko tu. I teraz tak, i potem to. Nie, tak. To nie jest dobre rozwiązanie. Ciągniesz za to i dobra. Zawiążesz mu to kapi, albo no, ty mu zawiąż. A ja mogę zrobić różę topową. Mamy, nie, no, mamy, co ty, mamy. Magda. Mogę zrobić? Ty mu pomóż w sensie. Dobra, robicie dalej. Ale robicie, cała drużyna musi skończyć kapitańską. Okej, no to... Magda. Madzia. A ja ci twoje pokazywałem już. Tu dalej nie jest dobrze. Tu jest coś źle. Pokaż, Kac. Pokaż. Pętelka, druga pętelka. Zazębiają się. I to wsadzasz tu, a to wsadzasz tu. Patrz. No tak. I tutaj masz takie cienie. O, wygraźmy? To bierzesz pod spodem. I ciągniesz. No to zrobię. Nie mam źle było. To nie wiem. Już! Już. Teraz. Dobra, teraz jest dobrze. W sensie takim...
Tak, bo to wychodziło w trakcie. Jeżeli zdążyłam zrobić z całym patronem wszystko, to dodatkowo był taki bonus, że uczyłam tego. A? Zrobili różę. Kto robi z różą? Arcy. Różę może zrobić jedna osoba. Tylko to się wyciągało chyba. Ja. No. Nie. Jak nie? Jak nie? Źle, źle pociągnąłeś, pokaż. A nie, poczekaj. Wyciągnij dobrze, bo muszę... Tutaj to w ogóle nie wygląda trochę. Cała drużyna musi zrobić różę. Nie, różę wystarczy, że zrobi jedna osoba. Nie, to nie jest oszukaństwo, to jest po prostu owoc tego, jak... Trochę krótka ta lina jest chyba. Ale jak się pokazuje 5 osób, to jest ten, dłużej schodzi, że jak się pokazuje 4. Właśnie. Zależy. Tak, a jest jeszcze chyba. Zależy. Macie długą linę? Może być taka? Nie, dobra, to jest okej. Dobra. Co zrobiliśmy, bonusa? Tak. Warto. I teraz idziecie z tymi patrolami. A tak, karteczki. Tak, podpiszę się wam. Oddajcie mi karteczki z tym, dobra. Czy nie ma co innego? Tak, to zaczekajcie chwilę.